witam was w 33 odcinku mojego Let's Playa, który Open Exclusive from the Deep. Ostatnim razem Chipiemu niestety oderwało się srogo po plecach. Au! Chipiemu oderwało się srogo po plecach, w związku z czym... Chipiemu oberwało się srogo po plecach, w związku z czym musiałem cheatować, ponieważ byłem zmuszony ratować go w taki sposób. To znaczy, po prostu usunąłem mu Fatal Wound, bo wykrwawiłby się do końca misji, bo to dwupoziomowa misja jest, a to dopiero pierwszy poziom, więc po prostu... Marność, vanitas, nie? No, ładnie, Eveningo, ładnie. Popieram. Teraz Ignus. Powinieneś wyjść kawałek, żeby spróbować. Cholera! Tak blisko, a tak daleko. Dobra, to ty będziesz obejmował tą stronę. Ald. Chippy, trafisz go? Brawo, Chippy. Czyli nic z tego. No nic, to podejdź sobie tutaj i tutaj kampuj. Przesuwa się świnia. Kurde, dużo cywili umiera. To nie dobrze. Dobra, Michał, spróbuj. No. Znośnie, choć wolałbym nie, ale... Dobra. Justynko, wyjdź zza rogu. Teraz Ewelina. Ewelina będzie miała trudne zadanie, bo... O! No i kurde. O, tu! Aj, nie throw! Snap! Kurde, nie mam line of fire. No dobra, to zostaniesz tutaj w nadziei na reaction shota w dużym skrócie. Może ty go trafisz? Ale wątpię. Nope! No nic, to ty będziesz Ignus szedł razem z Eveliną, żebyście tutaj zauważyli cokolwiek. Ald, asekuruj Szymona. Okej. Chippy. Chippy powinien chyba iść restaurację badać. Wolałbym, żebyście tu zostali. Na wszelki wypadek. O, reaction shot. Który chyba wszedł, ale nie jestem pewien. Schował się świat. Kurde, więcej biodronów? Matka nie miała. No dobra. Michał, na razie niech zostanie tutaj, ale mam takie przeczucie srogie, że może mi się... O! Dzień dobry panu. Brawo, wirus. Może Justynka. Kurde, też nie ma line of fire. Ale mogę spróbować w ten sposób wymusić. No i gówno to dało. Ignus, czy ty widzisz może tego faceta? Nope. Jakbyś się odsunął. Też nic z tego. Dupa zbita. Chippy. O! A, shit, biodron. Piękny shot. Może dobrym pomysłem byłoby zejść tutaj na moment. Ale raczej nie. Wracaj. I nie oszczędzaj. Bo zjebałem. I to straszliwie. Miał za mało tajemniców, żeby się to mogło udać. Okej, okay, dobra, to teraz tak. Czy to był... Pytanie brzmi, czy to był Lobsterman. No chyba jednak nie. Się schował, świnia jednak. Nie, to był biodron. No nie dobrze.
Dobra, to teraz najważniejsze, czy Chippy jest cały? Jest cały Chippy, dobrze. Tylko 53, nie dojdę tam. Musicie iść tutaj. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Raczej nie. Gdzie on wszedł? Tutaj. Tylko podpuszcza mnie. Na tym polega zasadniczo problem. Że on mnie podpuszcza, żebym zablokował mu wyjście, żebym mógł mnie z mele ładować. Dobra, Ewelinko będziesz szła tutaj w tym kierunku dalej. W nadziei, że coś się uda w ten sposób osiągnąć, a Ignus pójdzie na górę tutaj. Zaraz. Dobra, to ty bierzesz od tą stronę. Shit! Shit! Mam nadzieję, że przeżyli to wszyscy. Dobra, Ewelinę to nawet nie posmyrało, Ignusa też nie. Kurde! Fatal wound. To dopiero pierwszy poziom statku. Wiesz co? Fuck this shit. Ten... Gdzie jest ten drugi? Frajer. Frajerzyna. Tak, i jeszcze jednego, co zauważyłem tu na dole. Teraz mnie możecie pocałować wszyscy w dupę. Przy okazji rozejrzysz się, czy jest tu ktoś. Nie. To dobrze. Dobra, to teraz tak. Ogólne rozbrojenie następuje. Na termiczną la... O, jednak starczyło. To dobrze. Teraz tak. Wirus jest cały. Ewelin... co ja gadam? Jest też cały. Siemit się to nie podoba się. Dychaj! Szymon, będziesz badał. No dobra, na razie stoisz tu. Po prostu teraz tak. Was trzeba wszystkich rozbroić, bo po prostu szlak człowieka trafia. Co tu się dzieje? Rozejrzyj się, czy przypadkiem nie ma tu twoich kolegów, ale nie widzę ich. Dobra. I zejdziesz se tu, żeby było cię łatwo zaorać. Drugi soldier. W sumie mogłem się rozejrzeć, zanim go zacząłem rozbrajać, ale już za późno. Na szczęście nie wykrakałem. Dobra, idziesz tam.
do nich, żeby się dać zastrzelić jak pies, którym jesteś. No dobra. Nie wykrwaw się, proszę. Jak się wykrwawię w następnej turze, to ten save wezmę po prostu i go zedytuję. Czy naprawdę musi być was aż tylu? Dobra, zaczynasz chipić. Pięknie. Dobra, Michał. Krwawisz. No. Leżeć. Patafianie rudy. Justynko, kuchnia przydałoby się badać. Jakim cudem ona go widzi? No dobra. Nie jest związana z tym konfliktem, więc... Ewelinko. Już nie masz amunicji, trzeba to naprawić. No, nic z tego, nic z tego. Ignos, może ty? Pięknie! Dobra, co tutaj się dzieje? Na moment mnie wywaliło z gry, bo SMS-a dostałem, wybaczcie. I drugiego, od Orange oczywiście. Dobra. W sumie... Skoro tak... Ty se zejdziesz tutaj i zabijecie Justynkę, o. To będzie taki prezent urodzinowy, o. A, no tak, ty miałeś iść na górę. Na razie tu jest spokój. Chippy też już nic nie może, Szymon. No i często w windach lubią przesiadywać. Dobra. To brzmiało jak... Jakbym kurna zgadł. Dobra. Michał, jeszcze nie wykrwawił nam się, to dobrze. Jeszcze jest tu słowem kluczowym, niestety. Jak tak dalej pójdzie, to... Aj! Bo on nie przeładował, to dlatego tak pozwoliło mu tak daleko pójść. Teraz dobrze. Wirus. Okej. Teraz ty oraz tego pana. Bardzo zacnie. I badasz kuchnię. Ewelinka kontynuuje swoją podróż przez mrok. Ignos idzie na górę. Może potrzebujemy kogoś tutaj na piętrze. So far so good. And powinien dokończyć badać tutaj. No, wygląda raczej czysto. No dobra. Chippy. Tutaj jeździł Biodron wcześniej, więc... Zgaduję, że uciekł na górę. To ustaw się w razie czego, o tak. Tam jeszcze wylazł ktoś. Czołem, Szymon. Tu się nic nie dzieje.
Szukanie ostatniego typa oczywiście będzie największym wyzwaniem tutaj. W DOS-owej wersji tej gry oni się lubili bardzo blokować. Ewelinko, tutaj na front statku, bo tam też czasem bywają. Okej, znośnie. Ode. No dobra, to przejdziesz przez środek. Chippy. W sumie jak teraz patrzę, to... A, on też nie przeładował. No dobra, zapomniałem. Tutaj już nic nie ma. Jeszcze raz save'a zrobię, bo coraz bardziej się krwawi facet. O właśnie. No, niestety. Dobra, to teraz ty wyjdziesz tej, tą stroną. Wirus, co ty zrobisz? Przydałoby się, żeby ktoś tu na dole został, żeby pobadać ewentualnie te wszystkie pomieszczenia, bo niestety obawiam się, że nie minie mnie to. O właśnie. Jezus, ale pożoga. Pamiętam, że gdzieś tutaj ktoś łaził. O, tu chyba ktoś łaził, tylko no nie mam nikogo w pobliżu, żeby to chyba... Chociaż no w sumie jest Ignus, no! Żeby go tylko zobaczyć, bo on pamiętam, że nieuzbrojony był. I badanie pomieszczeń, niestety, najzajebiściej ciekawa czynność w całej tej misji. A, no i Chippy'ego znowu nie przeładowałem. Zapominam o tym. Co dalej? Przydałoby się, żebyś wyszedł na zewnątrz. Żebyś wyszedł tutaj na zewnątrz. So far, so good. Niezły pathfinding, nie powiem. No i dobra. Ty będziesz badał tą stronę. A ty, Chippy, idź wreszcie na górę. Do kapitanatu. Gdzie czasem się chowają za konsolą. O, no i znowu go nie przeładowałem. I tak będę to mówił za każdą turą. Dobra. No i tutaj skończę ten odcinek i pozwolicie, że wyskoczę i zrobię szybką edycję.
Bo naprawdę, naprawdę, naprawdę nie chcę, żeby mi tu ktokolwiek więcej umarł, bo to wydłuży tego let's playa poza logiczne wymiary. Także dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Zobaczymy, co się będzie działo dalej, a tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się.